Dończe pozdrowiona, posty Jożyna, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej pustyni. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej pustyni. Tak jak wczoraj mówiłem, w naszych książeczkach do nabożeństwa mamy litanię loretańską, czyli litanię do Matki Bożej, ale brakuje w nich trzech najnowszych wezwań, te najnowsze wezwania podpowiedział nam papież Franciszek nie tak dawno, więc jeszcze w książeczkach się nie znalazłem, stąd warto korzystać z tekstu, który jest na ekranie wyświetlany. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba pomoże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty pomoże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najwilsza, Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Obłożna, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Rożo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słodowej, módl się za nami. Dobie złoty, módl się za nami. Daleko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Młodzieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez nazwy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych stał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Paneno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Kochane dzieci, nasza wiara to wiara w Boga jednego, ale w trzech osobach. Pomóżcie księdzu wymienić trzy osoby boskie. Pierwsza osoba boska to Bóg. Głośno. Bóg Ojciec, druga Syn Boży, a trzecia Duch Święty. I właśnie czekamy na zesłanie Ducha Świętego w najbliższą niedzielę, wielka uroczystość wstąpienia trzeciej osoby boskiej. Stąd w każdego dnia przez 9 dni z rzędu odprawiamy tak zwaną nowennę, czyli specjalną modlitwę, aby jak najgodniej i najowocniej przyjąć dary Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, w niebo wstąpienia nakazałeś swoim apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię, powtarzając wezwanie: Ześlij na nas Ducha Twojego. Powtórzmy: Ześlij na nas. Panie Jezu, który jesteś prawdą, mądrością i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. Ześlij na nas. Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. Ześlij na nas Ducha Twojego. Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno zapłonął, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Suplikacjami prosimy o pełne oddalenie od nas pandemii, o potrzebny pokój na Ukrainie i wypraszamy, Panie Jezu, Twoje eucharystyczne błogosławieństwo. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybaw nas, Panie, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Mielbie Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Mielbie Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie.